Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy robić haul z DM-u. Ostatnio mi się wyświetliło, nie wiem, gdzieś siedziałam wieczorem i dziewczyny mi mówiły o DM-ie, że można by pójść gdzieś tam, pojechać do miasta, gdzie coś nagrać. I wyświetliło mi się, że jest online i mówię, tak gadałyśmy o tym DM-ie i później mi się wyświetliło. Więc mówię, zrobię zamówienie, bo dawno nie byłam w DM-ie. Zobaczymy, jak to przyjdzie, opowiem wam o moim doświadczeniu i pokażę wam, co zdecydowałam się kupić. Także otwieram paczkę. I jeżeli lubicie tradycyjne hole, wyciąganie rzeczy z paczki, z pudełka, zostawcie mi kciuki do góry, to mi bardzo pomaga, pomaga mojemu kanałowi. Zostawcie mi subskrypcję, jeżeli nie subujecie jeszcze mojego kanału, wiecie, że publikuję dla was regularnie. Wiecie, że publikuję dla was regularnie poniedziałki, środy, piątki oraz w niedzielę, czyli 4 razy w tygodniu plus vlogi dochodzą do tego. No i będę bardzo, bardzo zadowolona, jak zostawicie po sobie ślad w komentarzu. Także jest nasz haul. Wszystko przyszło zapakowane w pudełku, bez żadnej zbędnej folii, więc jest to ekologiczne. I już wchodzę, bo nie mam tutaj rachunku z tego, co widzę. Mam trochę jedzenia i jest wrzucone z kosmetykami. Już patrzę na rachunek, bo niestety tu w środku nie ma. I będę wam mówić, ile to kosztowało, bo niektóre rzeczy były bardzo tanie. Mam tutaj w taki sposób taką fakturkę, więc będę tutaj zerkać po prostu, ile co kosztowało. Ale łącznie zapłaciłam 267 zł i darmowa była ta przesyłka i wysyłka była w 2 dni, więc to było super. Będę szła od góry, będę wyciągała po prostu z tego pudełka po kolei. I pierwsza rzecz to jest wodny spray kokosowy do cery. Wygląda tak. No i teraz będę musiała się bawić w poszukiwanie tego. Tak, to jest odświeżający spray do twarzy o zapachu kokosa. 13,90. Mgiełka jest bardzo drobna, bardzo fajnie chłodzi i pachnie na maksa kokosowo. Tak kokosowo, jak takie żele pod prysznic kokosowe na pewno znacie. Nie prawdziwym kokosem, tylko takim syntetycznym. Produkt jest wegański, pachnie bardzo fajnie. Dobra, lecimy dalej. Takie patyczki. Te patyczki były za 8,75 i to są takie patyczki z końcówką ścierną. I tutaj mamy ich 6, więc tak spoko cena, ok. Te patyczki są genialne, jak macie skórki, jak chcecie właśnie zrobić sobie pedi albo mani. Te patyczki po prostu pomagają zetrzeć te skórki wokół paznokci. Ja takie patyczki używam i wyrzucam od razu, także tak. Dalej mamy maseczkę i zamówiłam sobie taką maskę. Te maski są w Niemczech po jakieś 2 euro i tutaj była za 2 złote, złoty 75. 2 euro, dobrze mówiłam, czy za euro, coś takiego. Złoty 75 za dwie maseczki, uważam, że świetna cena, a one są spoko. Dalej mam gumę do rzucia czarną, Shine Black i ta guma. Szkoda, że tu nie ma cen na tym, to byłoby mi łatwiej nagrywać, kurde. Gdzie ta guma? Mam 4 strony po prostu i wiecie, ciężko mi. No za nic tej gumy nie mogę znaleźć. Czy ja w ogóle ją zamawiałam? Może mi ją dali w gratisie, bo nie mogę jej tu znaleźć. No nie mogę. Jest guma. Płaciłam 9 zł za 50 drażetek. Kosmetyk, który bardzo dobrze znam i który wielokrotnie kupowałam właśnie jak byłam w Niemczech, to jest ten olejek Alverde, ale chyba coś tu nasiąknięte. Ten, więc zaraz zobaczymy. I olejek. I ten olejek kosztuje 19, niecałe 20 zł. Ja już go miałam, on jest świetny, on jest po prostu świetny. Nie jest tu nic mokre, więc nie wiem czemu, może z czegoś innego się zmoczyło. Ten olejek pachnie obłędnie, można go stosować do całego ciała. Tak, trochę zmienili ten zapach, bo kiedyś był bardziej taki cytrusowy, teraz jest cytrus z rozmarynem. Pachnie mocno dosyć. To jest na oleju sojowym w ogóle. Mamy olej rozmarynowy, mamy olej z tych, ze skórek cytrynowych. Mamy tutaj tyle olejów w składzie. Tutaj macie skład, że po prostu super. Do normalnej skóry. No i to się normalnie używa do ciała. Po prostu smarujemy się według potrzeb. Także bardzo się cieszę z tego olejku. Dalej mamy trymer do brwi. Kupiłam taki trymer z tego Ebelin i to jest ich taka marka, wiecie, własna, tak jak Rossmann ma swoją własną. Dajcie w ogóle znać, czy macie koło siebie DM i z jakiego jesteście miasta. Ten trymer kosztuje 14 zł za sztukę, mamy 3 sztuki, więc taka normalna cena. Dalej wziąłam z Balei coś, jakiś taki krem, ni to BB, ni to CC, to jest Soft Makeup Effect, mają nawet polskie naklejki. Balea krem z delikatnym efektem makijażu, Magic Tint SPF 10.
słaby ten SPF, 50 ml. Mam zamiar nagrać Wam kolejny odcinek o kremach BB i CC, więc też tam powędruje ten krem. I to kosztowało aż 27 zł, więc tutaj jak nie zadziała, to będę zła. Dalej mamy coś bardzo taniego, bo niecałe 6 zł za taką maść do stóp. I ta maść ma w sobie mocznik, 25% mocznika. Ja ogólnie, wiecie, non-stop, cały rok stosuję takie maści. Nie ma jakiegoś mocnego zapachu, bardzo delikatny zapach, także super. Wyjmuję już z opakowania. Wzięłam też tofu z orzechami, z migdałami, takie tofu, bo w DM-ie jest cała sekcja spożywcza. I co Wam chcę powiedzieć na temat tej strony, że jest moim zdaniem troszeczkę słabo pomyślana. Wyszukiwarka słabo działa i żeby na przykład przejść przez cały dział makijażu, trzeba się przeklikać, przewinąć wszystkie strony, wszystkie produkty i jest dosyć trudne to wyszukiwanie, nie ma dobrych kategorii, nie jest podzielona dobrze. I to tofu kosztowało 6 zł. Dalej mam dezodorant. Ostatnio kupiłam sobie w Rossmanie taki dezodorant w bardzo dużym opakowaniu, później Wam go pokażę i mi się średnio sprawdził i znowu zamówiłam sobie właśnie z DM-u, bo zawsze kiedziłam do Niemiec, to kupowałam sobie właśnie tego typu naturalne dezodoranty. I tutaj mamy Deo Stick z Alverde i kosztował 12,95 bez aluminium. No wychodź, a tu jest przyczepione. Z szałwią i w ogóle było ileś rodzajów tych dezodorantów, jeżeli chodzi o zapachy, ale chciałam coś takiego właśnie świeżego, bo jak sobie kupiłam kokosa, to nie było takie, wiecie, fajne pod pachami. No i nie mogę tego teraz otworzyć. A zawsze mam problem z tymi opakowaniami. Otwieraj się. Chcę sprawdzić, jak pachniesz. Pięknie pachnie. Bardzo świeżo, ale roślinnie. Pięknie. Zaraz sobie użyję aż. Bo mówię, ten kupiłam w Rossmanie naturalny i jakiś taki jest beznadziejny. Dalej mamy spray na rany. Taki spray na rany, co on tutaj w sobie ma. Można stosować też w jamie. Tak, w jamie ustnej? Tak, można. W obszarze błon śluzowych. Super, a co to jest w składzie, kochani, że tutaj można go tak się nim sprayować? Skład aqua, woda oczyszczona, pierwiastki śladowe, cynki, żelazo. A, czyli takie coś tylko. Myślałam, że to będzie z alkoholem, szczerze mówiąc. Nie wiem, na co się nastawiałam. Dobra, ile to kosztowało? 13,95. A, i zobaczę jeszcze, jak w środku ten spray na rany wygląda. No tak. Moje dziecko nie da się niczym popsikać, jest w ogóle afera. Ostatnio chciałam, też zdarła sobie kolana, chciałam ją popsikać takim sprayem z srebrem, który właśnie ma przyspieszać gojenie. No dajcie spokój, w ogóle masakra. Dobra, rolon pod oczy, ale jak dziwnie pakowany, zaraz Wam pokażę. Niecałe 20 zł, tak wygląda rolon pod oczy. I mamy tutaj tak, żel pod oczy w kulce, 15 ml, bezzapachowa formuła pielęgnacyjna. Ekstrakt z konopi, prowitamina B5, nawilża skórę pod oczami i redukuje oznaki zmęczenia. Takie opakowanie. I rolon wygląda o tak. Taki na lato, wiecie, na teraz. Wątpię, żeby to było jakieś super działanie. Nie wiadomo jak nawilżające, raczej takie chłodzące. Jak jesteśmy w domu, nie mamy makijażu, coś w tym stylu. Biowegańska pasta pasztet. Tak wygląda. Takie aluminiowe opakowanie, jak to pasztet. Wegański shiitake. Takie rzeczy mnie bardzo zawsze jarają. Dobra, mamy tutaj tą pastę 6,45. Mam nadzieję, że ten pasztet jest tego warty. I mamy tutaj drugi pasztet, wegańską pastę za tyle samo. Tak wygląda. I tych rzeczy było całkiem sporo. Dalej, coś w szkle. Mamy tutaj koko szoko. Koko szoko, jakiś krem. I ten krem kosztował 13,90. I oczywiście muszę go otworzyć. Pachnie pięknie, ale zobaczcie, co tu się stało. Olej kokosowy się zważył, widzicie, trzeba będzie to wymieszać. No jest to na bazie oleju kokosowego właśnie, mus kakaowo-kokosowy. Syrop z agawy, mus kokosowy, kakao w proszku, mleko odtłuszczone, ekstrakt z wanilii, sól. No taki krótki skład, także taki kremik, tyle, że ten syrop z agawy, nie? Słodzi. To idzie do kuchni. A co to mam takiego małego zapakowanego? Kredki, zamówiłam sobie, słuchajcie, kredki z DM-u. I nie, nie do ust, te takie sławne. Tylko tak, inner eye, czyli do wnętrza oka, taką beżową, dosyć ciemna, ale zobaczymy. I super slim brow styler, oczywiście musiałam kupić coś do brwi, jak to ja. Taki kolor, ok, waterproof ma być niby i zamówiłam kolor 010. I te kredki chyba były po 13 zł, tak pamiętam. 12 ta do oczu, no i ta do brwi tak samo, 12. Dalej, czy ja zamówiłam dwa takie? Zamówiłam dwa. Vasa spray. Dobrze, no będziemy używać. Vasa spray, luzik. Dalej mam naklejki na pryszcze. W Balei, w Alverde mnóstwo jest takich właśnie rzeczy. Zobaczmy, ile to kosztuje. Też za oknem pada właśnie. Czuję, że się rozpadało. 8,90 za... ile tu sztuk? 36 sztuk.
Zobaczę tylko, czy są różne rozmiary. Już dawno chciałam, bo mam tu jakieś pojedyncze pryszcze, a wiecie, nie chcę się jakoś smarować. Nie, tutaj jest tak zapakowane. Widzicie, nawet fajnie zapakowali, że nie wszystko naraz. Super. I 80 godzin się siedzi. Super. Okej, okay, dalej mam mleko owsiane. Wziąłam sobie barista. Był duży wybór napojów. Tak wygląda ich mleko. I to mleko kosztowało 6,90, więc taka normalna cena. Ale za barista spoko, bo barista te mleka, które się ubijają, zawsze są trochę droższe. I mam jeszcze takie tabletki na kaszel. One są z witaminą C, z islandzkim mchem i z miodem. Tak, z nadzieniem z miodu Manuka. Wyrób medyczny, 24 sztuki. I ile te tabletki? Na suchy kaszel za 8,90. I mam tu jeszcze kilka rzeczy zapakowanych tak, żeby się nie wylały chyba. Spoko, to jest spakowane i mówię, bardzo szybko przyszło. Wzięłam coś do kąpieli z lawendą. Moja siostra kocha lawendę, teraz u niej byłam i się nawąchałam. Ziołowy płyn do kąpieli z olejkiem lawendowym, 500 ml. Pięknie pachnie, jak w jakimś spa. I to kosztuje... I to kosztuje, kochani, 7 zł. Także takie ceny, powiem wam, rossmanowe, nawet troszeczkę niższe teraz. Tutaj szampon z aloesem wziąłam taki, z Balei. I ten szampon kosztował 4,90. Pobijcie to. 250 ml wegański. I jeszcze dwa produkty. Takie coś do kąpieli stóp, również z mocznikiem. Płyn z mocznikiem do kąpieli, do bardzo suchych stóp, to moje, z gliceryną. 15% mocznika, stosowanie 15-20 ml, 2-3 zakrętki, dodać do 3-5 litrów ciepłej wody. Stopy kąpać około 10-15 minut i dokładnie wysuszyć. I ile ta kąpiel kosztowała, ta przyjemność? 8,90. Ostatnia rzecz, Alverde. Dezodorant Pro Climate. I ten kosztował 17 zł, więc nie mało. Ożywczy zapach, świeżość. Chroni przez przykrym zapachem przez 24 godziny. Nie zawiera aluminium. Fajny, taki jak taka mgiełka. Także to był cały mój haul z DM-u. Jak widzicie, trochę kosmetyków. Jak widzicie, trochę do jedzenia. Znajdziecie tam sporo, naprawdę sporo rzeczy. Wejdźcie sobie na stronę i zobaczcie. Ten film nie jest sponsorowany, wszystko kupiłam sama. Uważam, że jak za taką cenę, to kupiłam całkiem sporo. I uważam, że gdybym kupowała podobne rzeczy w Rossmanie, dałabym trochę więcej. Myślę, że stówkę więcej bym dała za to. Tak jakoś mam przeczucie, że te ceny są mimo wszystko w DM-ie jakieś całkiem niskie. No ale wiadomo, większość zamówiłam z Balei, która jest bardzo, bardzo tania. Balea jest naprawdę wybitnie tania i nadal taka pozostaje. Także mam nadzieję, że ten haul wam się podobał. Haul dosłownie taki z pudełka. I dajcie znać, czy lubicie DM, czy robicie tam zakupy, czy może kupujecie, jak jesteście za granicą i co tam kupujecie. Pamiętajcie o kciukach do góry, jeżeli film wam się podobał, jeżeli dotrwaliście do końca i widzimy się w kolejnym. Pa, kochani!